Poznaj Citroena C3, C4 Picasso i C5 w limitowanej serii Selection z pakietem Chrome, automatyczną klimatyzacją i radarem cofania w cenie, w którą nikt ci nie uwierzy. Teraz także z 5-letnią gwarancją. Citroën. Creative Technology. Przejdźmy do punktu 5. Informacja z przeprowadzonych w szkołach warsztatów na temat wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Malborka na nową kadencję. Informacje przedstawię radna Kasia Fiałek, proszę. No to tak jak już mówiłam w ostatnim tygodniu, w prawie wszystkich szkołach, bo wiem, że te warsztaty nie zostały przeprowadzone jeszcze w gimnazjum numer 1 i w gimnazjum numer 2, odbyły się spotkania z osobami chętnymi do wzięcia udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Mówiliśmy na tych warsztatach o trzech filarach Młodzieżowej Rady Miasta. Przekazywaliśmy informacje takie bieżące o działaniach, które realizujemy, także w tych najbliższych wydarzeniach, mówię tutaj o debacie i wyborach. Chętni mieli okazję przygotować wstępne przemówienie na debatę. Mam nadzieję, że to im pomogło. I myślę, że przekonaliście się w końcu do takiej formy nie tylko organizowania koncertów czy turniejów, ale także rzeczywiście działań, które mają na celu szerzenie wiedzy o samorządzie. I teraz jeszcze ważna uwaga. Myślę, że za chwilę będziemy kontynuowali ten temat, ale to nie znaczy, że dzisiaj mamy ostatnią sesję i nasza praca się kończy. Chciałabym od Was takiego zaangażowania w te najbliższe działania, bo jak wszyscy wiemy, wybory to jest dość ważny punkt i dlatego powinniśmy dopilnować tych debat w szkołach. Jestem pewna, że w wielu szkołach po tych warsztatach jest więcej niż dwóch kandydatów. Dlatego zajmijcie się tą sprawą tak, jak należy. Dziękuję. Dziękuję. Również zgadzam się z radną odnośnie właśnie przeprowadzenia tutaj wyborów. Ponieważ na początku roku założyliśmy sobie, że te wybory będą wyglądały tak, jak zostały zapisane w statucie oraz ordynacji. I proszę, jeszcze ja proszę o to, żebyśmy wszyscy, pomimo tego, że jest to nasza ostatnia sesja, nie rozchodzili się każdy w swoją stronę, tylko do momentu wybrania nowej kadencji jeszcze wspólnie, razem współpracowali. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś uwagi? Nie widzę. Przejdźmy więc do punktu 6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty wyborów w szkołach. Radni otrzymali projekt uchwały na piśmie. Czy radni mają jakieś uwagi lub wnioski? Wobec braku wniosków i uwag przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Czyli jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Wobec powyższego ustala się dniem 11 stycznia, dniem wyborów do 5. kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Dziękuję. Przejdźmy do punktu 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. W związku z tym, że nie było ani pytań, ani interpelacji, przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie protokołu z 9. sesji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Przegłosujmy. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? W związku z powyższym oznajmiam, że protokół został przyjęty. Przejdziemy teraz do punktu 9. Komunikaty i wolne wnioski. Na początku radna Kasia Fiałek przedstawi swoje komunikaty. Tak? W komunikatach i wolnych wnioskach chciałam mówić o happeningu, ale skoro już o tym wspomniałam, myślę, że to jest zbędne w tym momencie i możemy przejść dalej. Tak, proszę burmistrza. Drodzy Państwo, ponieważ nie było możliwości udzielenia odpowiedzi na interpelację, to mimo wszystko chciałbym zabrać głos.
pan burmistrz Kłodzki złożył już państwu życzenia. Ja chciałbym dodać od siebie kilka słów. No, po pierwsze miałem okazję obserwować państwa pracę przez okres 2 lat. No, nie byłem na wszystkich sesjach, ale wielokrotnie, jak państwo wiecie, uczestniczyłem w waszych sesjach, również w waszych akcjach. Chcę powiedzieć, że rozwój wasz taki pracy, wypowiedzi chociażby, czy też samych propozycji akcji jest naprawdę widoczny przez te 2 lata. Nauczyliście się bardzo dużo. Nie chciałbym oczywiście w ten sposób państwa recenzować, ale chcę powiedzieć, że gdybyście popatrzyli na siebie 2 lata temu, tak jak ja na was patrzyłem z boku, a teraz to jest zupełnie inna rada miasta. Chcę też powiedzieć, że potwierdziliście to, o czym zawsze wiedziałem, że młodzi ludzie są osobami bardzo wrażliwymi, ponieważ te akcje, które państwo organizowaliście, akcje charytatywne, akcje, dzięki czemu osoby pokrzywdzone, nieszczęśliwe, dzieci z domu dziecka miały chwilę radości. Były to naprawdę bardzo dużymi akcjami. Znakomicie uzupełnialiście to, co często my dorośli jakby często w swoim biegu, w zaganianiu pomijamy. Państwo robiliście to w sposób naprawdę autentyczny i z takiego prawdziwego daru serca. Myślę też, że nie musicie się wcale tym martwić, że tych zakładek jeszcze na tej stronie nie ma, bo to też świadczy o tym, że jesteście autentycznymi ludźmi, bo zapewniam was, że radni dorośli pierwszą rzeczą by zrobili, umieścili te swoje dane na stronach, a wy no, po prostu autentycznie, można powiedzieć ze skromności, tego nie zrobiliście, ale być może jeszcze wam się to uda zrobić. Tym niemniej, proszę państwa, dołączając się do tych rzeczy, które pan burmistrz Chłodzki już wam przekazał, niektórzy z was oczywiście będą jeszcze kontynuować naukę w szkołach malborskich, ale ci, którzy już jakby opuszczają nasze gniazdko, mam nadzieję, że o Malborku zapominać nie będą. Życzę wam samych udanych egzaminów na uczelniach wyższych, no i mam nadzieję, że do Malborka wrócicie i może już jako dorośli radni będziecie pracować na rzecz rozwoju samorządu w mieście Malborku. Bardzo dziękuję. Proszę pana Arkadiusza Mszewskiego o głos. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, drodzy zaproszeni goście. Dziękuję za zaproszenie na ostatnią sesję waszej 4. kadencji. Jestem pod wrażeniem waszej wypowiedzi, szczególnie nad sprawozdaniami dyskusji. To miło, że oprócz tego, że potraficie się pochwalić, to również negatywnie oceniacie niektóre działania lub macie wątpliwości. To bardzo dobrze służy to samorządności lokalnej, ponieważ wiele zakładanych na początku kadencji chcieliście przeprowadzić różnego rodzaju imprez, które wam się no, po prostu nie wyszły lub po prostu nie za bardzo jesteście z nich zadowoleni. To jesteście, że jesteście samokrytyczni, to również bardzo sobie cenię i jestem przekonany, że po prostu ta nauka nie pójdzie w las, ta kadencja 5. będzie jeszcze lepsza. Zapewniam was, że jak sami wiecie, w przeciągu 2 lat każdy z was z radnych miasta Młodzieżowej Rady miał dostęp do burmistrza, miał dostęp do przewodniczącego Rady Miasta Dorosłej Rady. Często dyskutowaliśmy, często się spotykałem z panem przewodniczącym Kacperem Tylickim. Doceniam, szczególnie muszę tu podkreślić, prawda, że być może nie wszyscy się tak bardzo angażowali, ale chciałbym wymienić parę nazwisk, przepraszam, że to robię, ale uważam po prostu, że jest to niesłychanie ważne, bo niektórzy z was angażowali się w wiele pięknych inicjatyw. Nie chciałbym się tutaj powtarzać, bo pan burmistrz powiedział o wielu fajnych inicjatywach, ale chciałbym tutaj wyróżnić Kasię Fiołek, panią radną, również Matka Teskę, no i tutaj nie ulega wątpliwości, że Tadeusz Sajbet tak samo naprawdę się bardzo angażował. To fajnie, że poszedł dalej kontynuować swoją karierę. Tak jak wielu z was na pewno osiągniecie w przyszłości wielkie sukcesy, czego wam serdecznie życzę. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że projekt zmian, które chcielibyście jako Młodzieżowa Rada dokonać w swoim statucie, on jest u mnie, jest analizowany przez naszych prawników. Mam nadzieję, że 5. kadencja tą zmianę przyjmie. Oczywiście to jest kwestia dyskusji, ale też uważałem po prostu, że nowa rada, prawda, również dorosła,
która będzie musiała też się wypowiedzieć na ten temat, podejmie właściwe decyzje, a wasza nowa rada, która mam nadzieję będzie, tak jak chcecie wszyscy, będzie jeszcze lepsza, podejmie tą uchwałę, prawda, i będziemy na pewno współpracowali w dalszym ciągu. Ja chciałbym tu jeszcze pogratulować i powiedzieć wam, żebyście, i to wszyscy nasi mieszkańcy powinni wiedzieć, że inspiracją powstania innych rad w kraju była właśnie Rada Młodzieżowa Rada Miasta Malborka. Pamiętacie, jak pan poseł Barbowski, który bardzo się interesował działalnością Młodzieżowej Rady, przekazał wiele informacji, które pozyskał od was, pozyskał również Biura Rady Malborku, przekazał te informacje i jak gdyby zaangażował w to młodych ludzi, którzy powołali Młodzieżową Radę w Gdańsku, prawda? Proszę sobie wyobrazić, stolica województwa pomorskiego, prawda, jeszcze tej Młodzieżowej Rady nie miała. Także gratuluję wszystkim naszym radnym, młodym radnym tej działalności, tego zaangażowania i życzę wam z okazji zbliżających świąt wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Roku i powodzenia oczywiście w następnych wyborach samorządowych. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękujemy również. Ktoś chce zająć jeszcze głos? Tak, proszę tutaj radnego Bartka Teskę. Ja chciałbym wspomnieć o tym, czym zajmowałem się przez ten rok tak indywidualnie bardziej, a mianowicie o wyjeździe do Brukseli, który już miał się odbyć w tym roku. Właściwie zajmowałem się dwoma takimi wyjazdami. Jeden miał się odbyć jeszcze przed, jakoś teraz właśnie niedawno, wrzesień, październik, jakoś tak miał się odbyć jeden wyjazd i byliśmy już dogadani z panem posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Wałęsą. Jednakże z uwagi na ostatni jego wypadek sprawy się skomplikowały i skupiłem się na drugim wyjeździe, na wyjeździe do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Mamy ustalone już z panem posłem Kozłowskim, że będziemy mogli przyjechać. Zostaliśmy zaproszeni do Brukseli. Będzie to wyjazd dla osób, które w jakiś szczególny sposób udzielają się społecznie w Malborku. Ze wstępnych informacji wiem, że będzie to wyjazd albo na początku września, albo pod koniec czerwca. To jeszcze trzeba dograć. Ale to tyle, co chciałem powiedzieć. Tak, zająłem się tym na początku tego roku. Troszkę długo ta organizacja nam zeszła, ale to już jakby nie z mojej winy tak wyszło. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zająć głos? Nie. Proszę państwa, pozwolę sobie odczytać list oficjalny odnoszący się do artykułu, który był w Gazecie Malborskiej. Szanowni państwo, w artykule pani Anny Szade z dnia 30 listopada 2011 roku w Gazecie Malborskiej padło mocne zdanie. Polityka wkroczyła w życie najmłodszych samorządowców. Chciałbym zapewnić, że Młodzieżowa Rada Miasta Malborka nie jest związana z żadną partią polityczną czy ugrupowaniem politycznym. Informuję, że obecność kilku młodych radnych na konwencji Platformy Obywatelskiej wynikła z wykorzystania możliwości i młodzieńczej ciekawości. Jednocześnie ubolewam, że nie mieliśmy możliwości obserwowania konwentów innych partii. A jak wiemy, takie się odbywały. Jesteśmy młodzi, ciekawi i odważni. Konwenty były okazją do spotkania ludzi najważniejszych w Polsce z pierwszych stron gazet. Uczymy się demokracji i każda reakcja jest dla nas ważna. Dziwię się, że zostaliśmy osądzeni bez możliwości wypowiedzenia się. Szkoda również, że dziennikarze tak mało piszą o Młodzieżowej Radzie Miasta Malborka, a karmią społeczeństwo sensacjami. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że gdybyśmy mieli możliwość, to na pewno byśmy wyjechali na inne konwenty partyjne, ale nie dostaliśmy takowego zaproszenia. Bardzo dziękuję za uwagę i chciałem powiedzieć, że jeżeli będą jakieś uwagi, wnioski, ewentualnie pytania, prosiłbym o indywidualne tutaj kierowanie się do mnie.
W związku z tym pisem oczywiście. Dziękuję. Tutaj. Były radny Michał Pąka chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Tak, ponieważ to czas podsumowań, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na tę sesję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado i Szanowni Goście. No, rok temu niestety ze względu na mój wiek, już nie jestem taki młody, musiałem pożegnać się z tą Radą. Co tu tak piszcie? No, ale przez ten rok starałem się obserwować działania Młodzieżowej Rady, ponieważ no, nie ma co ukrywać, zżyłem się z tymi osobami. W ostatnim czasie na Facebooku zauważyłem bardzo dużą poprawę. Stwierdziłem na początku, że być może wynika to z tego, że kadencja się kończy i młodzi radni chcą coś po sobie pozostawić, ale tutaj dzisiaj dowiedziałem się rzeczywiście dzięki słowom Kasi, że te działania wynikają również z powołania tych rzeczników w szkołach, czego ja byłem przeciwnikiem, bo dla mnie to było po prostu powołanie rzecznika rzecznika, ponieważ sam radny jest rzecznikiem szkoły. Jeżeli uważacie, że tak jest dobrze, to ja się cieszę, że taką decyzję podjęliście. Żyjemy w państwie demokratycznym i dalej mi tu coś piszczy, nie wiem co. Odnosząc się jeszcze do tych słów, które Kasper Tylicki tutaj przedstawił, czyli do Gazety Malborskiej. Ja studiuję dziennikarstwo i niestety muszę przyznać, że jeżeli chodzi o prasę, z mojego punktu widzenia, młodej osoby niedoświadczonej, to muszę podkreślić, w Malborku nie ma porządnej prasy i nie ma porządnych dziennikarzy prasowych. Bardzo mi przykro, mam nadzieję, że do pani Ani Szadę też te słowa trafią. Mamy taki przedmiot etyka dziennikarska. No i tutaj cytując mojego wykładowcę, chciałbym powiedzieć, że nie sztuką jest pochopne wyciąganie wniosków, ale sztuką jest przedstawić prawdę jak najmożliwiej obiektywną. Obiektywnej prawdy nie ma, ponieważ każdy ma swoje zdanie, ale jeżeli już ktoś zajmuje się jakimś tematem, to musi wysłuchać każdej strony. Młodzieżowa Rada Miasta tutaj w tym nie uczestniczyła. No po prostu Gazeta Malborska wyciągnęła sobie wnioski z tego, co się dowiedziała. No to niestety nie jest prawda. Tutaj jeszcze odnośnie tych zakładek na stronie Młodzieżowej Rady Miasta. Ja mam dla was jeszcze ciekawszy pomysł. Bardzo mi się podoba, że w końcu ktoś poza Kasią i panem przewodniczącym się odezwał na sesji. Wojtek, tutaj do ciebie. Ale mam dla was jeszcze ciekawszą propozycję, ponieważ wiecie, że Młody Malbork już nie istnieje. A to z tego względu, że no, nie było osób chętnych do współpracy. Dziennikarstwo to jest jednak coś no, mało popularnego i nie każdy musi się takim czymś interesować. A mnie to zainteresowało, prowadziłem to przez 3 lata. To był projekt Młodzieżowej Rady Miasta jeszcze poprzedniej kadencji. No i fajnie byłoby to reaktywować, już nie jako młodymalbork.pl, ale ja mam te wszystkie pliki na komputerze. Jeżeli chcecie, przekażę wam tę stronę. Możecie zrobić zakładkę na przykład mrm.malbork.pl i tam również są wszystkie protokoły jeszcze z tej działalności, kiedy ja byłem przewodniczącym, czyli do końca 2010 roku. Wszystko jest powiedzmy aktualne. Są listy wszystkich komisji i tak dalej i po prostu trzeba by było to zaktualizować, troszkę przerobić i połączylibyśmy przyjemne z pożytecznym, czyli Młodzieżowa Rada Miasta byłaby w sieci, Młody Malbork w trochę innej postaci dalej by istniał, bo to jest jednak projekt Młodzieżowej Rady Miasta. No i wszyscy byliby zadowoleni, tak? No cóż, na koniec chciałem serdecznie podziękować i pochwalić was za tę działalność i szczególnie Kasię Fiałek. Nie wiem, czy się tego spodziewaliście, czy nie, raczej nie, bo wiecie, że my z Kasią mieliśmy często na pieńku, ale no, jestem pod wrażeniem po prostu, że tak dużo tutaj na koniec tej kadencji się działo. Ja siedziałem, tylko obserwowałem i już jako nieczłonek Rady mogłem sobie na spokojnie wszystko analizować i stwierdzam, że wszyscy, którzy się angażowali, wnieśli coś do tej Rady i za to wam bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest jednak też 4 lata mojego życia. No i co, na koniec życzę wam wesołych świąt, spokojnego nowego roku. Mam nadzieję, że nowa kadencja również będzie w miarę udana, że ktoś z was dostanie się do tej nowej kadencji, a jeżeli w przyszłości będziecie startować do dorosłej Rady Miasta, to że wynik będzie lepszy niż mój. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Brawa.